pierwszy zawodowy oddział Straży Ogniowej został powołany przez cesarza Oktawiana Augusta w VI wieku naszej ery. Początkowo takie oddziały zajmowały się tylko gaszeniem pożarów, ale z czasem rozszerzono ich kompetencje również na inne klęski żywiołowe. Do zadań technika pożarnictwa należy wykonywanie i nadzorowanie działań ratowniczych, likwidacja miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad powierzoną mu jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Kontroluje też przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w obiektach na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych. Ustala przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Do jego zadań należy również prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i sprawdzanie gotowości bojowej straży pożarnych, współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi. Poza tym bierze również udział we wszystkich akcjach ratowniczych, od przysłowiowego ściągania kotka z drzewa po te zagrażające jego życiu. Technik pożarnictwa musi cechować się odwagą i wyjątkową sprawnością fizyczną. Nie ma miejsca na jakiekolwiek wady, choroby czy zaburzenia. Nie może mieć alergii, chorób skóry, cukrzycy, żadnej choroby psychicznej czy uzależnień. Technik pożarnictwa powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię przestrzenną, percepcję kształtów, refleks oraz wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Konieczne jest też brak lęku wysokości, przestrzeni i klaustrofobii. Bardzo ważna jest umiejętność współpracy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ratowanych osób, podwładnych i mienia oraz odporność emocjonalna i ścisłe przestrzeganie norm i parametrów w trakcie realizacji zadań zawodowych. Przydatne mogą być też zainteresowania techniczne, chemiczne i zdolności manualne. Praca odbywa się w pomieszczeniach jednostek Straży Pożarnej, ale także w terenie, na wolnym powietrzu, w miejscach zagrożonych pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, w skrajnie niebezpiecznych warunkach. Technik pożarnictwa podczas pracy ciągle narażony jest na utratę zdrowia i życia. Technik pożarnictwa ma dwie kwalifikacje zawodowe. Pierwszą jest wykonywanie działań ratowniczych, a drugą zarządzanie działaniami ratowniczymi. Można je zdobyć w 2-letniej dziennej szkole policjalnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie przy posiadaniu wykształcenia średniego. Dalsze podnoszenie umiejętności i kwalifikacji można uzyskać w Szkole Głównej Straży Pożarnej na kierunkach pożarnictwo i inżynieria pożarowa. Technik pożarnictwa może pracować w jednostkach Straży Pożarnej, w ośrodkach szkolenia pożarniczego i przeciwpożarowego oraz w instytucjach, które posiadają działy ochrony przeciwpożarowej. Zobaczmy więc, jak wygląda praca technika pożarnictwa. Na co dzień wykonujemy, musimy być cały czas w zasięgu pod telefonem i w zasięgu gotowi zawsze do wyjazdu. Jeżeli Lublin załączy nam, bo Lublin nam załącza syrenę, przybiegamy jak najszybciej, przebieramy się w mundury, nomeksy, wsiadamy do samochodu, no i wyjeżdżamy. Pytamy się, gdzie, jakie zdarzenie i jaki cel wyjazdu. No to pytamy przed radiostację stanowisko kierowania, gdzie mamy się udać, w jakim kierunku, w jakim celu, co to jest za akcja. No i jedziemy na miejsce. Lokalizujemy zdarzenie, jeżeli to jest wypadek, no to przystępujemy do ratań. Jeżeli są poszkodowani osoby, no to trzeba ich wyciągnąć z samochodu, udzielić pierwszej pomocy, no wezwać. Karetka i policja jest wzywana przez stanowisko kierowania. Po prostu musimy ich wyjąć z samochodu. Odłączamy akumulator, to jest najważniejsze. Jeżeli jest gaz, no to zamykamy butle z gazem. No to mamy rozpieraki kolumnowe Lukasa, nożyce do cięcia, rozpierak kolumnowy do pedałów, sprzęgła i hamulca, rączka kierowniczy do ucinania. I po prostu, no żeby jak najdelikatniej nie uszkodzić samochodu, no bo to nie sztuka pociąć komuś samochód, tylko zrobić jak najmniejsze szkody, żeby uratować ludzi, jeżeli są uwięzieni. No to jakoś to z pokolenia na pokolenie. Moje obydwa dziadkowie byli, ojciec był strażakiem i tak jakoś z pokolenia, no teraz syn jest strażakiem, dwie córki. No to jest po prostu pasja, że to jeszcze niesie ludziom potrzebę, ratowanie życia czyjeś, narażanie swoje. Po prostu no, trzeba jakoś mieć tę werwę do tego, że cały czas trzeba być sprawnym i zdrowotnie i po prostu musi być człowiek sprawny. Zdyscyplinowanie najważniejsze to jest dyscyplina, bo jeżeli nie jest strażak zdyscyplinowany i polega jeden na drugim, bo to niestety w ogień czy w to się wchodzi po dwóch parami.